Hej, Miryliusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wario Land Legend of Six Crystals. Teraz zmierzamy do świata drugiego. Światem drugim jest natomiast ukryty zamek Rarity. Pomiędzy Hidden a Castle nie powinno być chyba takiej przerwy, ale co ja tam wiem. Ninja Gaiden. Oj, przepraszam, mieliście wyzgadywać. No przepraszam, no to tutaj wydaje mi się, że jest to Ninja Gaiden. Jeżeli się mylę, możecie zwrócić mi uwagę, ale jestem niemal pewien. O, przestań się gliczować. I świat drugi, mogę od razu powiedzieć, świat drugi jest najtrudniejszym, absolutnie najtrudniejszym ze światów. Po pierwsze, jest tutaj mnóstwo łańcuchów, po których musimy się wspinać. Mnóstwo lawy, która, jak łatwo się domyślić, zabija nas za jednym uderzeniem. Świat ten również ma absolutnie najtrudniejszego, najbardziej popsutego i przesadzonego bossa, jakiego w życiu widziałem. Tak. Przyjemne jest jednak to, że w każdym świecie mamy nowego przeciwnika. Tutaj na przykład mamy to kolczaste coś, które wystrzeliwuje dwa lasery. Jeden pod kątem 45 stopni, drugi na wprost. I... naprawdę. Plansza od nowa. Mam całe 5 żyć, więc mam nadzieję, iż nie będę się tutaj plątał zbyt długo, ale... plansze... kurczę. Niestety ten przeciwnik nie zdradza, kiedy ma zamiar wystrzelić swój laser, co jest... nie wiem, ja to uważam za błąd. Wszyscy inni przeciwnicy używający lasera starają się w jakiś sposób nas zawiadomić. Ten jednak nie, ten ma zawiadamianie w nosie. Fair play? Co to takiego? Musicie po prostu się domyślać. Ten przeciwnik chyba ma ochotę wystrzelić laser za 3,5 sekundy. W porządku. I tutaj możemy użyć szarży, aby przedłużyć trochę skok i mało nie wpaść na tego konia. Wow, szlak by cię trafił. I naprawdę nie polecam wam brać tej znajdźki, ponieważ nie działa to. Próbowałem zjechać nisko i ją wziąć, ale wtedy spadałem po prostu do lawy. Szlak. Pomylił mi się guzik strzału z guzikiem skoku. O, czasami się to zdarza. Niestety. Tak się rozwodziłem, żebyście nie brali tej znajdźki, ponieważ możecie zginąć, a sam zginąłem. I to... w dosyć niepochlebny sposób. Nie była to śmierć bohaterska. W najmniejszym stopniu! I odbiłem się głową od sufitu. To również się bardzo często zdarza w tej grze. Jeżeli uderzycie głową w sufit, po prostu spadniecie. Jesteście nad jakąś przepaścią, uderzyliście głową w sufit, spadniecie. Nie, sekundę. Tak, świecą mu się oczy. O matko, ale świecą się w tak niesamowicie subtelny sposób. Pragnę zaznaczyć, dobra, nieważne. Pragnę zaznaczyć, że tą grę przeszedłem tylko i wyłącznie dwa razy. Raz, przepraszam, przeszedłem tylko i wyłącznie raz. Wiecie co? Spadnę od razu w lawę, ponieważ chcę rozpocząć świat na nowo z 3 czy 4 życiami. I pragnę również od razu zauważyć, że pomimo tego, iż... widnieje tutaj cyfra 1, która mogłaby oznaczać, że mamy jeszcze jedno życie. Nie. Koniec gry. Przykro mi. Jeżeli widzicie, że zostało wam jedno życie, oznacza to, że to właśnie jest wasze ostatnie życie. Nie to, że nie macie żadnych w zapasie, tylko że to jest życie, które obecnie wykorzystujecie i musicie się do tego przyzwyczaić. Naprawdę musicie się do tego absolutnie przyzwyczaić i w innym przypadku możecie mieć z tego tytułu drobne kłopoty. Tak więc zacznijmy. Pierwszą planszę drugiego świata od samego początku. Postarajmy się tym razem nie wpadać do lawy co 2 sekundy. Będzie to zdecydowanie przyjemne. I wsio. Okej. Okay. O, jest. Ten koń wygląda, jakby miał bitą śmietanę na głowie. I to taką różową. Różowa bita śmietana. Struskawkowa pewnie jakaś, nie wiem, wymysł. Ja takich rzeczy nie jadłem. No, poszło całkiem nieźle.
Oho! Mistrz świata, panie i panowie, mistrz świata. I czasami od przeciwników się nie odbijamy. Wydaje mi się, że jest to niemal w całości uwarunkowane... Niemal w całości uwarunkowane tym, z jakiej wysokości na przeciwnika spadniemy. Ponieważ bywały chwile, w których odbijałem się tak wysoko, że znikałem z planszy. Nie żartuję. Tak wysoko, że znikałem z zakichanej planszy. Innymi razami nie odbiłem się od przeciwnika w ogóle, spadając przez to w przepaść. Widzicie? Whee! Aż, jakby to... Jeżeli odbijecie się od wystarczającej ilości przeciwników, będziecie mieli okazję zobaczyć malutką niespodziankę, którą twórca do gry zaimplementował, znowu zapożyczoną z innej gry. Ale jeżeli ją zauważycie, to pewnie domyślicie się, o którą grę chodzi. Jeśli nie, to ktoś w komentarzach powie. To mi się z kolei kojarzy z Mega Manem X. Naprawdę. No i zgadnijcie co? Więcej łańcuchów! Hura, hura! Tutaj, o dziwo, jednak nie jest aż tak źle. No i kolejny przeciwnik nam się zablokował. Na skraju przepaści robią to bardzo często. I spadają wtedy, kiedy im się chce. Nie wtedy, kiedy powinni, nie wtedy, kiedy wam się wydaje, tylko wtedy, kiedy im się chce. Kolejna rzecz, do której po prostu musicie się przyzwyczaić, jeśli chcecie grać w tą grę. Kolejne życie? Nie pogardzę. Szczerze, mogę narzekać naprawdę w wielu przypadkach na tą grę, ponieważ... Nie lubię, irytują mnie niesamowicie niedokończone, zbugowane gry. Ale jeżeli przymknie się na to wszystko oko, to można przy niej spędzić kilka całkiem zabawnych chwil. Szczególnie jeżeli siedzicie, rozmawiacie sobie z kimś i komentujecie wspólnie, co z tą grą jest waszym zdaniem nie tak. Ja właśnie tak robiłem i całkiem miło spędziłem 2 godziny. Chyba tyle za pierwszym razem zajęło mi przejście tej gry. Szlak by to... Sterowanie... Tak, warto jest również zaznaczyć, że pomimo tego, iż posiadamy pełną kontrolę nad naszą postacią w powietrzu, to nie jesteśmy w stanie determinować wysokości, na którą chcemy ustalać wysokość, na którą chcemy skoczyć. Bez względu na to, jak długo przytrzymamy przycisk skoku, czy będzie to krótkie kliknięcie, czy długie przytrzymanie, Wario skoczy zawsze na tą samą wysokość. Przynajmniej jest konsekwentny. I chyba nie powiedziałem nic o bombach. Bombami czasami trochę ciężko jest wymierzyć, ale bardzo miłe jest to, że każdy przeciwnik, który wejdzie... Okej. Który wejdzie w kontakt z tą eksplozją, zostaje zraniony. Tak właśnie powinny wyglądać bomby Bombmana w Mega Manie 1. Twórcy się w tamtym przypadku absolutnie nie popisali. Tutaj wygląda to zdecydowanie lepiej. I nie jestem pewien, czy te kryształy w ogóle cokolwiek nam dają. Czy to Looney Tunes? Czy Tiny Tunes? Wydaje mi się, że Tiny Tunes, ale nie jestem pewien. A i tego bossa jest niezwykle łatwo pokonać. Taki boss działał w Super Mario 1, kiedy mieliśmy tylko jedną szansę. Mieliśmy grzyba, traciliśmy grzyba, nie mieliśmy grzyba, pokonywał nas za jednym uderzeniem. Tutaj jednak mamy 5 punktów życia. 6, przepraszam, 6 punktów życia. Mogę tutaj stać, dawać się uderzyć temu bossowi, mimo wszystko tutaj przejść i kliknąć guzik, który usunie most spod jego kopyt. Tym samym wpadnie w lawę. I nie, to nie jest wcale najtrudniejszy boss w historii czegokolwiek. Ten będzie dopiero w następnej planszy. O matko, uwierzcie mi, będzie w następnej planszy. Nie zdziwię się, jeśli znowu będę musiał 10 razy przechodzić ten jeden zakichany świat przez tego jednego zakichanego bossa. Wcale, a wcale. I ta plansza przywodzi mi na myśl jeden poziom z Kid Draculi. Który z kolei jest bazowany na poziomie z Castlevania 3. Tutaj jednak nie ma
puchłych platform i szczerze z tym sterowaniem mogę to uznać za duży, duży plus. Okej. Kule ognia znikąd. Moje ulubione. I latanie. Bardzo miłe jest również to, że w wielu miejscach ustawione są kryształy, byśmy wiedzieli, że musimy właśnie tędy polecieć. Nic nam się nie stanie, jeśli tędy polecimy, a nawet zdobędziemy kilka punktów, które być może coś nam dadzą. Naprawdę, nie jestem pewien, czy te punkty nam coś dają, czy nie. Być może kilkukrotnie nawet zdobyłem życie grając za pierwszym razem, a po zdobyciu określonej ilości diamentów, a po prostu tego nie zauważyłem. Cóż, nie mam żadnych fajerwerków przy zdobyciu życia. Co nie jest wcale rzeczą złą. Czytelna cyferka w lewym... Właściwie czytelna cyferka na górze ekranu pokazuje nam, ile życia nam zostało. Ile życia nam zostało, ile szans nam zostało, ile punktów życia wciąż mamy. No i ci przeciwnicy się odwracają. Po prostu ich zignoruję w tym konkretnym przypadku. Ponieważ za każdym razem, kiedy przechodzimy z planszy do planszy, życie nam się regeneruje. Ten boss jest o tyle ciekawy, że nie musimy go atakować, nawet nie mamy jak, ponieważ na samym początku planszy otrzymujemy broń absolutnie bezwartościową w tej planszy. Musimy uderzyć czerwony przycisk znajdujący się na drugiej, po drugiej stronie tej przepaści, tego basenu lawy. Po pierwsze, to nic, naprawdę nie obchodzi mnie to, że boss wystrzeliwuje 5 pocisków naraz. Robi to jednak w regularnych odstępach czasu, więc łatwo jest przewidzieć, kiedy będzie robił, jak również jej róg leciutko się świeci. W porządku, to rozumiem, to jest dobre. Ale te zakichane kule ognia. Próbowałem tutaj stać i domyślić się, w jakiej kolejności wyskakują z lawy. Nie jestem w stanie! Jeżeli nie są one kompletnie losowe, to po prostu nie jestem w stanie dojrzeć w nich żadnej logiki, żadnego schematu. Na szczęście w planszy mamy 2 serduszka, które jednak zostały umieszczone w taki sposób, że bardzo łatwo jest je podnieść wtedy, kiedy nie chcemy. Na przykład przy wykonywaniu pierwszego skoku. Dobrze. I tutaj powinienem... Ach kurczę, nie udało mi się. Tego bossa jest bardzo łatwo pokonać, wykorzystując jeden błąd. Otóż... Ach, nie o to do końca mi chodziło. Otóż być może uda mi się to pokazać wam. Ach, szlak, znowu nie to. Kurczę! Naprawdę da się to... Można to zrobić. Można to zrobić i zrobić to mam zamiar. Jest! Spójrzcie! Właśnie wygrałem! Zamknąłem... Sprawiłem, że most zamknął się nad bossem i w ten właśnie oto sposób boss non-stop spadał do lawy. Cieszę się, że udało mi się wykonać ten drobny trik. Cieszę się, że udało mi się wam to pokazać. I szczerze, to jest chyba jedyny sensowny sposób na pokonanie tego bossa, skoro boss oszukuje, dlaczego niby ja nie miałbym tego robić. No i to jest scenka zaczerpnięta żywcem z gry Super Mario World. Chociaż tak, scenka z Super Mario World. Chociaż podobnie robiliśmy w Super Mario Bros. 3, ale tam nie mieliśmy tej animacji. Tutaj ją mamy. Tak czy inaczej, myślę, że wystarczy już emocji jak na ten odcinek z serii Zagrajmy w Wario Land Legend of Six Crystals. I śmiało mogę powiedzieć, do usłyszenia w kolejnym. Do tego czasu jednak trzymajcie się ciepło. Cześć!